nazywam Małgorzata Majeran-Kokot i mam przyjemność być Państwa przewodnikiem podczas dzisiejszego spotkania. Spotkania ważnego dla osób związanych ze wsią, dla przedstawicieli mieszkańców wsi, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, a także organizacji, które działają właśnie na rzecz mieszkańców wsi. To nasze dzisiejsze spotkanie jest pewnym podsumowaniem bardzo ważnego roku dla tych wszystkich, którzy ze wsią są związani, bowiem w tym roku 150-lecie obchodziły koła gospodyń wiejskich. I dzisiejsze nasze spotkanie jest takim podsumowaniem tego świętowania kół gospodyń wiejskich, ale także rolników, kółek i organizacji rolniczych. Dziś to świętowanie obejmuje tych, którzy mieszkają na terenie tego regionu legnickiego. Więc bardzo serdecznie wszystkich witam. Gospodarzem naszego spotkania jest pan Radosław Zysnarski, który jest prezesem Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy. Bardzo serdecznie witamy. Się tutaj dzisiaj dużo działo, bardzo sympatyczny czas, mam nadzieję już tak przedświątecznie, w takiej atmosferze przedświątecznej, bo będzie wspólne kolędowanie, będą doznania artystyczne, różne gatunki muzyczne będziemy mogli tutaj słyszeć, różni artyści przed Państwem będą występować, ale oczywiście będą też bardzo przyjemne chwile odebrania nagród, które z okazji tej właśnie rocznicy, o której mówiłem, są przyznawane. Jako pierwsza na scenie już za chwilę pojawi się pani Jolanta Stec z Lubina, która jest związana z Centrum Kultury Muza, a także współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich z Osieka. To koło gospodyń wiejskich podczas konkursu w Piotrowicach zdobyło nagrodę, a pani Jolanta Stec również jest laureatką tego konkursu, laureatką śpiewającą. Za chwilę przed Państwem wykona kilka utworów. Jeden to będzie piosenka z repertuaru Renaty Przemyk, Babę zesłał Bóg. Później będzie kobieta po 40, czyli tak właśnie wszystkie dziewczyny z kół gospodyń wiejskich, tak mniej więcej. Ze spektaklu Klimakterium. Będzie też modlitwa z repertuaru Błata Okudżawy, Oczy Zielone zespołu Akcent i kolęda Cicha Noc. Bardzo serdecznie zapraszam panią Jolantę na scenę. Ona muzycznie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Ci zesłał mnie, śmiał kogoś w środki dzień, Bóg ci zesłał mnie.
się do Ziemia kręci się.
sobie i Państwu życzę. Kolędę, którą też wszyscy znacie. Zapraszam do wspólnego śpiewu.
Kaszczek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak to dobrze, że są kolędy, to możemy chociaż raz w roku wspólnie pośpiewać, bo to są chyba pieśni, które najlepiej znamy. I dzisiaj będziemy jeszcze kolędować podczas naszego spotkania, ale teraz chciałabym bardzo serdecznie powitać gościa, który przybył do nas, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witamy pana serdecznie. W Jaworze. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Radosława Zeznarskiego, prezesa Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy, ponieważ teraz nastąpi ten bardzo przyjemny moment, kiedy osoby z regionu legnickiego otrzymają nagrody, medale związane właśnie z tegoroczną uroczystością. Bardzo serdecznie zapraszam. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie kolegę prezesa i dziękuję za przyjazd, bo wiem, ile prezes ma zajęć i przyjazd do Jawora. Dziękujemy bardzo. Ale oprócz naszego prezesa chciałbym bardzo serdecznie powitać przede wszystkim nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Macie dzisiaj 150 lat, 2016 roku. Znaczy, jubileusz. Chciałem powiedzieć, że to wszystkie panie zapraszały na 18. Jeżeli chodzi tutaj, znaczy podziękować paniom za to, że jesteście zawsze w stanie przekazywać tradycje, bo dzięki wam to jest pokolenie na pokolenie przekazywane i ta organizacja ma ten jubileusz właśnie 150-lecie. Ale nie tylko są tutaj nasze panie z kół gospodyń wiejskich, tam mamy ochotnicze straże pożarne, proszę postańcie, bo tutaj troszkę nas strażaków jest. Spotkanie to dotyczy całego ruchu ludowego. Mamy tutaj przedstawicieli jeszcze ZS-ów, są członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej, członkowie Centrum Narodowego Młodych Rolników, także mamy całe spektrum tutaj działaczy ludowych, także z tego się cieszę, że znaleźliście czas i chęć, żeby tutaj do nas zawitać. Chciałbym powitać, bo prezesa już tutaj pani nasza Małgorzata witała, ale mamy jeszcze tutaj gospodarza naszego regionu, starostę jaworskiego Stanisława Laskowskiego. Panią dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego, panią Bożenę Maziarską. Mamy wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zarazem radnego sejmiku województwa dolnośląskiego Tomasza Pilawkę. Prezesa, wiceprezesa Zarządu Krajowego naszych związków rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, kolega Marka Świątka. Wojewódzkiego prezesa Regionalnych Związków Kółek i Organizacji Rolniczych, kolega Eugeniusza Szana. Witam wszystkich naszych działaczy ludowych. Jest z nami tutaj kolega Zbigniew Skowron, który nas też przez cały czas pomaga, jeżeli chodzi o sponsoring. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Bogosława Waldemara Jankowskiego. Mam jeszcze przedstawiciela tutaj z naszej tutaj gazety Moja Wieś, która z nami bardzo współpracuje. Mogą panie oglądać się nie tylko w gazecie, ale także na portalu mojej KGW, kolegę Jana Dyrektora, prezesa Jana Boża. Nie wiem, czy już kogoś nie pominąłem, ale myślę, że tutaj jeszcze nasza pani oczywiście dyrektor, która zawsze nas wspiera, też dzięki jej pomocy dzisiaj możemy się spotkać, panią naszą wiceprezes Zarządu Powiatowego, panią dyrektor Departamentu Wydziału Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim, panią Wandę Gołębiowską. Jeszcze do przywitania mamy naszego proboszcza. Regionalny Związek będzie się starał usilnie, żeby to był nasz proboszcz, taki kółek rolniczych. No, mam nadzieję, że proboszcz się zgodzi i odpowiednie władze w kościele też na to się zgodzą. Dobrze, teraz przejdziemy do tej części wręczania naszych oznaczeń. Ja poproszę tutaj moje koleżanki
z Regionalnego Związku dwie Katarzyny, Katarzynę Dziewięcką i Katarzynę Jaszczemską. Tutaj koleżanka przeczyta, rozpoczniemy od wręczania medali dla działaczy kół gospodyń wiejskich, dla Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, a potem przejdziemy do medali dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. I poproszę kolegę prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza o wręczanie medali. I jeżeli tutaj mamy jeszcze przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej, kolegę Waldemara i prezesów Regionalnych Związków, czyli kolegę Marka Święcickiego i Eugeniusza Szama. Także zapraszam, będziemy tutaj razem, uhonorujemy te osoby, które mają otrzymać medale. Więc my po raz kolejny chcielibyśmy podziękować jeszcze raz osobom, które się bardzo zaangażowały w 150-lecie. Zapraszamy na scenę panią Marię Słomianą, pana Leszka Grale, panią Zofię Jarosz, panią Zofię Dertkowską, przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie, panią Marię Podsobieńską, panią Alfredę Szocik, panią Bożenę Maziarską, pana Stanisława Batuk oraz panią Ewę Mańkowską. Pamiątkowe zdjęcie. Halo. Pani tak stanęła, że nam wszystkich zasłoniła. Medal dla kolegi prezesa Dolnośląskiej Izby Leszka Grania. Teraz tą część, jeżeli chodzi o nasze koła gospodyń wiejskich, paniom i panom naszym dziękujemy, gratulujemy
wyróżnienia. A teraz poprosimy naszych kolegów, już ludowców, do oznaczenia złotej koniczynki. I tutaj zostanie z nami prezes krajowy. Poprosiłbym jeszcze kolegę Tomasza Pilawkę, wiceprezesa wojewódzkiego. I poproszę jeszcze starostę jaworskiego, Stanisława Laskowskiego i panią naszą dyrektor Wandę Gołębiowską o wręczenie złotych koniczynek. I odczytanie nas. Zapraszamy na scenę pana Andrzeja Hawrana, pana Andrzeja Sobiegraja, panią Czesławę Zarzycką, pana Jana Liduszko, pana Andrzeja Kaszubę, pana Jana Grygorcewicza, pana Krzysztofa Szwedo oraz pana Ryszarda Pikowalskiego. Pozostanie naszych osób, które wręczały medale, bo jeszcze będziemy wręczali medale Wincentego Witosa. I teraz poproszę Zantę Katarzynę o odczytanie osób do medali. Zapraszamy na scenę pana Dymitra Hawrana, pana Edmunda Dewlickiego, pana Eugeniusza Paska oraz panią Władysławę Sakwa.
nasi starsi działacze, którzy zawsze byli w ruchu ludowym i bardzo dużymi zasługami. A kolega Eugeniusz Pasek jest? No to zapraszamy kolegę Eugeniusza. Gdzie pan Eugeniusz, nasz kolega? No dobra. Panie Eugeniuszu, zapraszamy. Chwileczkę. Damy teraz ostatni już nasz medal do osoby, której wszystkie medale, osoby, która wszystkie medale w Polskim Stronnictwie Ludowym już dostała od nas. Jest to nasz kolega, który całe życie spędził w ruchu ludowym. Jakbym miał taką prośbę do Państwa, powstanie i bicie mu brawy, bo to jest kolega, który jest rocznikiem 1930. Całe życie w naszym ruchu ludowym. Proszę o powstanie, ja przeczytam. To jest nasz kolega Julian Bill. Dziękujemy bardzo kolegę Julianowi naszemu. Jeszcze nas tutaj koledzy z Granowice złapali. To jeszcze tutaj nasi koledzy ochotnicze straży pożarnej w Granowicach mają coś do przekazania. A ja bym jeszcze w międzyczasie poprosił panią Słomianą, bo tutaj mamy małe, że tak powiem, zaległości u pani, bo Piotrowica pani od nas nie odebrała na 150-lecie małej statuetki. I teraz chcielibyśmy
jeżeli mamy okazję, że Pani jest z nami, żeby ją przekazać. I za chwilę koledzy z gromadki. Korzystając z okazji, że Pan Prezes dzisiaj gości na ziemi jaworskiej, chciałbym w imieniu całej jednostki OSP Kranowice, która w tym roku obchodziła 70-lecie powstania. Mieliśmy taki piękny jubileusz i z tej okazji chcieliśmy Pana Prezesa uhonorować medalem 70-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kranowica. Dziękuję bardzo. Szanowni gospodarze, drogie koleżanki, drodzy koledzy, drodzy Państwo. Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć dzisiaj do Was. Jadę prosto z zaduszek mikołajczykowskich w Wielkopolsce, w Poznaniu. 13 grudnia przypada 50. rocznica śmierci premiera Stanisława Mikołajczyka. W 2000 roku jego prochy zostały sprowadzone do Polski, spoczął na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Tam od rana uczestniczyłem we mszy świętej, później z Rzeszą Ludowców z Wielkopolski. Byliśmy przy grobie i spotkaliśmy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ale ogromnym wyróżnieniem jest dla mnie również zaproszenie na dzisiejsze spotkanie świąteczno-noworoczne, spotkanie rodziny ludowej, bo w istocie jak kolega Radek Zysnarski prezentował Was, mówił o kołach gospodyń wiejskich, o strażakach ochotnikach, o kołkach rolniczych, o ludowcach, o członkach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To stanowi wielki, ogromny od wielu lat ruch ludowy, zróżnicowany, będący głosem zwykłych ludzi, mieszkańców, naszych sąsiadów, o tych, o których staramy się wszyscy wspólnie dbać. I chciałbym podziękować za tą formułę. Radek pamiętał o tym, żeby stworzyć właśnie takie szersze spotkanie. Nie tylko formacji politycznej, ale właśnie całego ruchu ludowego. To jest dzisiaj bardzo potrzebne, bo to jest szukanie i budowanie wspólnoty. Ja mam takie wrażenie, że mamy dzisiaj trudną sytuację pod względem relacji międzyludzkich. Bardzo jesteśmy często podzieleni, skłóceni. To nie jest już tylko podział klasy politycznej. To jest jeszcze do przeżycia. Gorzej jest, że często już nawet w rodzinach trudno jest przy stołach świątecznych rozmawiać. To jest wielkie zadanie dla ruchu ludowego w Polsce, żeby przywrócić w Polsce braterstwo. Przywrócić normalne relacje, szacunek dla każdego człowieka, wdzięczność za oddanie na rzecz społeczności lokalnej, zadbanie o małą ojczyznę. To jest dziś bardzo ważne i o tym chciałem Wam na tym spotkaniu świąteczno-noworocznym powiedzieć. Bo to jest zawsze czas podsumowań tego, co się udało zrobić w tym roku. A to rok, tak jak mogliśmy usłyszeć na początku, wielkiego jubileuszu. 150 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich. Ja uczestniczyłem w kilku wydarzeniach upamiętniających tą datę, upamiętniających wiele kobiet wiejskich, które nawet jak nie było Polski, dużo wcześniej niż ktokolwiek myślał o niepodległej Polsce, one niosły tradycję, kulturę i tożsamość narodową w swoich kołach gospodyń. Budowały nie tylko wspaniałe osiągnięcia dotyczące właśnie przechowywania kultury ludowej i zarażania nią, wspaniałych potraw czy obrzędów, ale niosły narodowość, niosły właśnie ruch ludowy. Chciałbym się wszystkim Paniom serdecznie pokłonić i podziękować
że kontynuujecie chlubne tradycje kół gospodyń wiejskich, że przychodzicie z dumą w strojach ludowych, bo strój ludowy jest dla was, jest uszyty na waszą miarę, wam bardzo pasuje, nie pasuje tym, którzy ostatnio próbowali go ubrać. On nie jest dla nich, jest dla kobiet właśnie z kół gospodyń wiejskich. Bardzo serdecznie wam dziękuję za tradycje, też te bożonarodzeniowe, świąteczne, noworoczne, które tak pięknie pielęgnujecie. To jest wielka siła Polski, to jest marka Polski. Niektórzy się z tego kiedyś śmiali. Mówili, że to jest przaśń, że to jest kiczowate. Głęboko się pomylili. O tym, że tradycja i kultura ludowa jest wielka, mówił już Chopin. Nie tylko w słowach, ale w swych utworach, w których czerpał wspaniałe dokonania kultury ludowej, przekładał też na tą kulturę najwyższą, na piękne utwory muzyczne. I to można pięknie wszystko łączyć, tylko trzeba chcieć budować wspólnotę. Cieszę się, że są z nami strażacy ochotnicy, bo to jest największa organizacja pozarządowa. Druhny i druhowie, dziękuję wam za każdy dzień opieki nad swoimi sąsiadami. Wy jako rycerze świętego Floriana bronicie nie tylko przed pożarem, powodzią, ale dbacie o takie życie wsi, o życie naszych miejscowości. Jesteście animatorami tego życia. I ze smutkiem patrzę, jak w zły sposób są odbierane pieniądze na ochotnicze straże pożarne. Tego się nie zdarzało od lat. To zawsze trafiało do związku, który jest różnorodny. Nie jest to związek jednej formacji, ani politycznej, ani społecznej. Jest bardzo różnorodny. I o to chodzi. To jest 700 tysięcy osób. I nie można zabierać pieniędzy z ubezpieczenia, które stanowią dodatkowe finansowanie na przykład mundurów. Nie można zabierać pieniędzy, które były na zakup sprzętu i przesuwać ich do komendy wojewódzkiej, bo to jest gorzej wykorzystywane. Ten rok już to pokazał. Wy jesteście, tak jak kiedyś rycerze bronili osady przed napaścią, przed wrogami, wy bronicie i chronicie swoich sąsiadów. Dzisiaj ci współcześni rycerze są nam bardzo potrzebni. Oni stanowią największą w Polsce organizację pozarządową. Cieszę się, że też są działacze kółek i organizacji rolniczych, związkowcy. Głos związkowy, rolniczy jest potrzebny dzisiaj w naszym kraju. Niebezpieczeństwa ASF-u ze wschodu, ptasiej grypy z zachodu, brak nowych rynków zbytu. I tu bym chciał przekazać to, co postanowił Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego obradujący 19 listopada. Chęć wznowienia relacji gospodarczych ze wszystkimi naszymi wschodnimi sąsiadami. Z obwodem kaliningradzkim, z Rosją, z Białorusią. Tam jest wielki rynek zbytu. Trzeba podejść do tej dyskusji i odblokować handel z Rosją. Nie znosić sankcji politycznych, ale sankcje gospodarcze po prostu nic nie wnoszą. A cierpią polscy przedsiębiorcy i polscy rolnicy. Szanowne koleżanki i koledzy, budowanie wspólnoty narodowej jest nam bardzo potrzebne. Bo zbliżają się też wybory samorządowe. Tak naprawdę najważniejsze. Niektórzy powiedzą, to jeszcze 2 lata, a ja powiem, to tylko 2 lata. Trzeba się do nich mocno przygotować. Są z nami radni samorządowcy, jest radny wojewódzki Tomasz Pilawka, są przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jest pan starosta. Warto się do tych wyborów już przygotować, żeby wybrać swojaków, tych, których znam. Naszych od lat zasłużonych, ale też młodych w swym działaniu, wiele osób, które są, mają dobre pomysły na małej ojczyzny. Chciałbym was poprosić o dobre przygotowanie się do tych wyborów, o rozmowę z Polakami, o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, łączyć różne środowiska. Polska nie jest skazana na barbarzyńską wojnę plemion politycznych okładających się maczugami. My w niej na pewno nie będziemy uczestniczyć, bo to do niczego nie doprowadzi. Prowadzi do osłabienia ojczyzny i dla jej niebezpieczeństwa. Dla niebezpieczeństwa, które rodzi się właśnie przez takie, a nie inne podziały. Trzeba budować, szczególnie w tym czasie, świąt Bożego Narodzenia. W czasie, kiedy łamiemy się opłatkiem, żeby to nie był tylko pusty gest. Żeby to było przekazanie dobrych, mocnych, pozytywnych uczuć drugiemu człowiekowi. Szczery. Tej szczerości nam strasznie brakuje. Nie zawsze wszystko, we wszystkim musimy się zgadzać, ale też możemy w piękny sposób się różnić.
O to was proszę i do tego serdecznie zachęcam. W imieniu całego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenie. Podziękować za wasze dokonania, za trud pracy społecznej. Podziękować za to spotkanie świąteczne. Szczególne podziękowania kieruję do kolegi Radka Zesnarskiego za jego determinację w stworzeniu tak dobrej i pięknej atmosfery. Wam wszystkim, waszym rodzinom, niech dobry Bóg błogosławi, niech błogosławi Polsce. Szczęść Boże na te święta, szczęść Boże na Nowy Rok. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, od wielu lat wędruję, odwiedzam dolnośląskie wsie i obserwuję, jak budzi się aktywność. Kiedy rozpoczynałam swoją pracę, mówiło się, a koła gospodyń wiejskich to będą już się powoli kończyć, bo nie ma chętnych. Teraz bardzo często widzę, jak młode kobiety rozpoczynają swoją działalność. Okazało się, że nie da się żyć bez ludzi, że potrzeba bycia z drugim człowiekiem, wspólnego tworzenia, działania, śpiewania jest tak ogromna, że tych kół gospodyń wiejskich wciąż przybywa. No a wieś to także śpiewanie i kultywowanie tradycji ludowych. Szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie nasi ojcowie, dziadkowie zostali wyrwani od swych rodzinnych stron, z rodzinnej ziemi, przybyli tutaj na Dolny Śląsk i chcieli, aby ta kultura, tradycje przetrwały i dlatego tak wiele chęci, tak wiele zaangażowania w tworzeniu właśnie zespołów ludowych, których mamy na Dolnym Śląsku ponad 300. To w skali całego kraju, wśród regionów, które przekazują sobie tradycje z dziada pradziada, to jest pewien ewenement, a my możemy się pochwalić tym, że Dolny Śląsk śpiewa piosenki ludowe i mamy też ten wyjątkowy przywilej, że możemy śpiewać w zasadzie wszystko, ze wszystkich stron przedwojennej Polski, dlatego że w naszych miejscowościach są ludzie z tak różnych stron, że w zasadzie do wszystkich tradycji możemy się odwoływać. Na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo zespołów śpiewaczy, które działają na wsiach, ale są też duże zespoły działające w mieście. I właśnie za chwilę przed Państwem wystąpi reprezentacyjny dolnośląski zespół pieśni i tańca Wrocław, który od ponad 60 lat bawi publiczność pięknym polskim folklorem. Zespół został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 1996 roku honorowy patronat nad tym zespołem objął ówczesny prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski. Zespół to tancerze i śpiewacy w każdej grupie wiekowej. Mają też taką najmłodszą grupę Mały Wrocław. Oczywiście tancerzom i śpiewakom przygrywa kapela składająca się z zawodowych muzyków. Mają tańce, pieśni, przyśpiewki kilkunastu regionów Polski. Do tego oczywiście stroje ludowe to jest ich ogromny majątek. Za chwilę przed Państwem zaprezentują piosenki ludowe z różnych regionów Polski, tańce, ale rozpoczną polonezem. Natomiast kończyć będą kolędami, które mam nadzieję, że będziemy razem z nimi wszyscy śpiewać. Przed Państwem zespół pieśni i tańca Wrocław. Thank you.
Koza! My! Albo! Ewa! 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 Ewa!
bardzo dziękujemy. Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław. Proszę Państwa, spotykamy się dziś w tym pięknym teatrze w Jaworze, ponieważ świętujemy jubileusz 150-lecia kół gospodyń wiejskich. Zebrali się tutaj członkowie Ruchu Ludowego Ziemi Legnickiej. Przy tej okazji, jak zawsze, nie zabraknie też pięknych słów. Bardzo proszę osoby, które chciałyby dziś jeszcze tutaj na tej scenie do zgromadzonych gości powiedzieć słów kilka. Serdecznie Państwa zapraszam. Szanowny kolego prezesie, zaproszeni goście, szanowni Państwo, jestem pod takim wrażeniem tego zespołu, że siedząc nie wiedziałem, na którą panią patrzeć. Tak piękne wszystkie. Lepiej niech pan patrzy na mnie. Tak piękne wszystkie. Ogromne brawa dla tego zespołu, ale również no jest to czas przedświąteczny. Ta pani, która na początku śpiewała, muszę pani powiedzieć, że pani dała mi nadzieję. Ja jestem dopiero co po 30, a pani śpiewała, że po 40 też jest piękne życie, więc dziękujemy. Szanowni Państwo, rzeczywiście czas przedświąteczny. Jest to czas, który z jednej strony możemy tak wewnętrznie zastanowić się nad tym, co nam w życiu się udało przez ten kończący się rok, a z drugiej strony zastanowić się nad tym, czego jeszcze oczekujemy, co moglibyśmy zrobić, co w sobie moglibyśmy poprawić. I myślę, że to jest właśnie ta największa wartość każdych świąt. To, że możemy nad sobą się zastanowić, to również, że możemy święta raz w roku poświęcić naszym bliskim. I myślę, że tego sobie musimy tutaj życzyć, żeby te nadchodzące święta spędzać w takiej rodzinnej atmosferze, żebyśmy często rozrzuceni po kraju, ale nawet i po Europie, a nawet i świecie, mieli okazję z naszą rodziną spotkać się, porozmawiać, wymienić zdaniami. Może nie zawsze one są tożsame. O tym mówił prezes Kosiniak-Kamysz, ale myślę, że ten symbol opłatka, który ma łączyć, który nie ma dzielić, a właśnie w takim duchu pojednania tego wszystkiego wszystkim tutaj życzę. Życzę również, szanowni Państwo, nam, żeby w tym nadchodzącym roku, żeby Was wszystkich otaczali ludzie, którzy dobrze Wam życzą, żebyście mieli jak najwięcej przyjaciół, żeby byli wokół nas tacy ludzie, którzy czasami powiedzą nam gorzkie słowa, ale powiedzą je nie w złości, a w duchu takiej dobroci w stosunku do nas. I szanowni Państwo, dzisiaj niestety nie mógł być z nami kolega prezes Paweł Gancarz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. I pozwólcie, że odczytam w jego imieniu skierowany do Was wszystkich na ręce kolegi prezesa Radosława Zesnarskiego list. Szanowny prezesie, szanowne koleżanki i koledzy, serdecznie dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Jednocześnie przepraszam i żałuję, że nie mogę wziąć udziału w spotkaniu opłatkowym ze względu na szereg wcześniej podjętych zobowiązań. Proszę więc o przyjęcie moich życzeń i refleksji wyrażonych w tym liście. W atmosferze świąt i nadchodzącego nowego roku w imieniu władz wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego i własnym przede wszystkim dziękuję serdecznie koleżankom i kolegom za tegoroczną działalność, wsparcie i zaufanie okazane na zjeździe wojewódzkim 5 listopada bieżącego roku. Szanowne koleżanki i koledzy, od tej daty piszemy nową historię Dolnośląskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Silne, mądre, realizujące najważniejsze potrzeby Dolnoślązaków stronnictwo to nasz główny cel. To również ogromne oczekiwanie, odpowiedzialność, nadzieja i zwyczajna potrzeba bycia dumnym ludowcem. Razem jesteśmy w stanie to osiągnąć, wiedząc, że nie będzie to łatwe.
Czuję ciężar odpowiedzialności, ale z drugiej strony dostrzegam to, jak bardzo zależy nam, aby nasze nowe Polskie Stronnictwo Ludowe ruszyło dynamicznie do przodu z nową pozytywną energią, z nowymi pomysłami dla Dolnego Śląska. Najbliższym sprawdzianem to wybory samorządowe. Dlatego już teraz proszę koleżanki i kolegów, wszystkich członków oraz sympatyków stronnictwa o pomoc i zaangażowanie. Jestem przekonany, że wspólna aktywność przyniesie nam sukces. Życzę uczestnikom spotkania okładkowego i ich bliskim jak najgłębszej radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ludowej atmosferze oraz dobrego nowego 2017 roku. Spełnienia szlachetnych planów i zamierzeń, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym i społecznym, by wszystkim żyło się coraz lepiej i dostatniej. Łącząc wyrazy szacunku, Paweł Gancarz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak jeszcze troszeczkę lat panu przybędzie, to może będzie pan śpiewał, gdybym miał spirytus i święconą wodę, zamieniałbym panny ze starych na młode. Bardzo serdecznie witam. Przybył do nas wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Tadeusz Samborski. Witamy panie marszałku. Bardzo serdecznie. I zapraszamy kolejnych gości. Bardzo proszę. Dobrze. Szanowni Państwo, zastanawiałem się, jak rozpocząć to swoje wystąpienie. Powiem tak. Polskie Stronnictwo Ludowe ma 120 lat. Kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich 150. Są to najstarsze organizacje w naszym kraju. Starszych nie ma. Niejedni by chcieli nam to zabrać, ale my tego nie oddamy. To jest nasze. Drodzy Państwo, w imieniu własnym prezesa Krajowego Związku kolegi Władysława Serafina chciałbym serdecznie podziękować koledze Radkowi Zesnarskiemu za zaproszenie. Kolega prezes nie mógł dzisiaj uczestniczyć, przeprasza, ja też jestem jego jak gdyby wyrazicielem słów, że nie może tutaj z przyczyn osobistych, prywatnych u Państwa na tej uroczystości uczestniczyć. Chciałbym podziękować Koło Gospodyń Wiejskich na terenie całego Dolnego Śląska za piękny wkład w kulturę, jaką panie przenosicie z pokolenia na pokolenie. Za piękne obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego. Tutaj wielkie ukłony dla Urzędu Marszałkowskiego, panie marszałku, dla pana za pomoc, za wsparcie, dla Dolnośląskiego Urzędu Doradztwa Rolniczego, pani dyrektor, na pani ręce również serdeczne podziękowania za pomoc nam, związkom, w organizacji tak wspaniałych uroczystości. Chciałbym również podziękować bardzo serdecznie wszystkim kołom gospodyń wiejskich, które uczestniczyły w Nadarzynie, na targach rolnych, gdzie kończyły się główne uroczystości 150-lecia kół gospodyń wiejskich. Tam uczestniczył również region dolnośląski. Tu serdeczne podziękowania dla prezesów, dla kolegi Chrzana, dla kolegi Radka Zesnarskiego, dla kolegi Kucharskiego, gdzie koła z naszego regionu, z naszych byłych województw Wałbrzyskiego, Legnickiego, Jeleniogórskiego, Wałbrzyskiego, tam uczestniczyły. Na koniec, żeby nie przedłużać, chciałbym, drogie panie, paniom, waszym rodzinom i wszystkim tutaj obecnym, w imieniu własnym, w imieniu prezesa Krajowego Związku, w imieniu Prezydium Krajowego Związku Rolników Kolegii Organizacji Rolniczych, złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby nadchodzące lata napawały Państwa zdrowiem i dumą, że jesteście w tak wielkiej rodzinie kółkowskiej w kołach gospodyń wiejskich. Szczęść Boże!
Kolego prezesie, szanowni państwo, kolega prezes już prawie wszystko powiedział. Ja w imieniu Wojewódzkiego Związku serdecznie gratuluję dzisiejszej uroczystości koledze Radkowi, organizatorom tej wspaniałej uroczystości. Pozdrawiam wszystkie panie z kół gospodyń wiejskich regionu legnickiego, bo świętujecie, podsumowujecie tegoroczny rok, w którym obchodzimy 150-lecie kół gospodyń wiejskich. Niedawno rejestrowaliśmy pierwsze koło, a patrzcie, już minęło 150 lat. Czas szybko płynie, rzeczywiście. Drogie panie, gratuluję wam waszych osiągnięć. Znam region legnicki, gratuluję wam wszystkim. Powiem tak, związek jest dumny z działalności kół gospodyń wiejskich regionu legnickiego. Kolego prezesie Radku, bądź dumny z działalności Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy. Serdecznie ci gratuluję i dziękujemy za wszystko. Szanowni państwo, z okazji świąt, nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, życzę wam, waszym rodzinom, nieobecnym działaczom kółek rolniczych, ruchu ludowego w terenie zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wiele łask od narodzonego Dzieciątka Jezus oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2017 roku. Szczęść Boże wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są jeszcze osoby, które chciałyby zabrać głos, to serdecznie zapraszam. Dobry wieczór państwu. Ja przybywam z Lwówka Śląskiego i jako burmistrz gminy miasta Lwówek Śląski chcę serdecznie podziękować Radkowi za to, że mnie zaprosił tutaj na ten przepiękny wieczór. I nie tylko. Radku, dziękuję ci bardzo, że pomagasz mi w Lwówku reaktywować koła gospodyń wiejskich. Chcę się przyłączyć również tutaj z tego miejsca do życzeń i do słów naszego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, że nie damy się żadnym przebierańcom, którzy chcą się podszyć pod nasze zielone mundurki. Mamy się dobrze i proszę państwa, przynoszę wam życzenia z Lwówka Śląskiego i kilka skromnych prezentów, oczywiście nie dla wszystkich. Prezenty, które są zrobione przez rączki dzieciaków z naszych szkół lwóweckich. Dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy jarmarki bożonarodzeniowe. W przyszłą sobotę mamy wielkie jasełka i Mikołaje z całego świata do nas zjeżdżają. Serdecznie zapraszam do Lwówka na jasełka bożonarodzeniowe i życzę państwu zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz jeszcze lepszego, oby nie gorszego roku 2017. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zapraszam panie marszałku, oczywiście zapraszam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim zebranym. Wielce szanowny kolego prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, gościu honorowy tego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszymy, bo nie wiem, czy tu w tym teatrze mieliśmy okazję kiedyś szefa, lidera ludowców gościć, ale jeśli nawet tak było, to w nowej wersji bardzo serdecznie tutaj witamy. Kolego Radku, inicjatorze tego spotkania i całej serii spotkań, które na Dolnym Śląsku, w tym naszym regionie miały miejsce. Wszyscy liderzy kółek rolniczych, panie prezeski, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, no wszyscy ci, którzy utożsamiają się z tym pięknym segmentem społeczności naszej, segmentem, nazwijmy to umownie, małomiasteczkowym i wiejskim, dającym ogromną stymulację całemu naszemu życiu publicznemu. I droga pani, szanowna pani redaktor Małgorzata Majeran-Kokot, bo to jest jakby uzupełnienie tej świetności, tej imprezy, bo pani jest symbolem też tej troski mediów publicznych o ruch artystyczny, o życie kulturalne na wsi. I pani nie tylko tutaj jest prowadzącą dzisiaj
tę właśnie imprezę, to spotkanie, ale jest pani symbolem tego, że można dodatkową energię społeczną wyzwalać poprzez dobry przykład, poprzez różnego rodzaju formy i to, że przystępujecie jako zespoły, jako koła gospodyń wiejskich do tej rywalizacji na liście przebojów, to jest wszystko bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. Ja przepraszam, dotarłem dopiero teraz, ale dlatego, że dzisiaj również było zakończenie Dolnośląskiej Stolicy Kultury. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne przedsięwzięcie, które po pierwsze pokazuje, jak ważną rolę spełnia w ogóle samorząd. I wszyscy samorządowcy, tutaj podejrzewam też w tym gronie jest wielu samorządowców. My ludowcy do samorządów przykładamy szczególną, że tak powiem, wagę i troskę i otaczamy je troską, bo to jest to prawdziwe gospodarskie spojrzenie na problemy, na nasz teren, na nasze sprawy. I kiedyś tam przed laty przeniosłem z doświadczeń województwa mazowieckiego taki program, który się właśnie nazywa Stolica Kultury, Dolnośląska Stolica Kultury. Polega to na tym, że w budżecie województwa gwarantujemy po każdą kwotę pieniędzy na kulturę adresowaną do małych miasteczek i wsi. I eksperymentalnie po raz pierwszy ten pierwszą edycję żeśmy zrealizowali i dzisiaj właśnie było zakończenie w powiecie wałbrzyskim. Zachęcam wszystkie inne powiaty, żebyście do tego programu przystępowały. Może kolega starosta Rostowski, tu widzę pani dyrektor Gębiowska, jest to może lepiej to powiedzieć nawet, możecie przystąpić, bo to w końcu jest 200 tysięcy dodatkowej stymulacji, dodatkowego zasilania całej tej aktywności społecznej, którą wy już z sobą prezentujecie, więc bardzo, bardzo zachęcam. Byłoby dobrze, byłoby miło nam, gdyby powiat jaworski na przykład jedną z takich edycji również wygrał i w niej uczestniczył. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić w imieniu władz samorządowych województwa dolnośląskiego całą brać kółkową, kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich. Praktycznie rzecz biorąc w naszym regionie nie ma uroczystości bez udziału kół gospodyń wiejskich. To jest nie tylko koloryt, barwa, rozrywka, kultura. To jest często także wspaniały poczęstunek. Ale to jest właśnie przede wszystkim ta troska o najbliższe otoczenie, o wieś, o tradycję, o kulturę ludową. Wszystko to, co czynicie, to, co wynika z jakiejś okazji, z jubileuszy, ze świąt dorocznych. Wszystko to mieści się w takim pięknym klimacie, który próbował sformułować jako pewien postulat taki intelektualno-programowy poeta Franciszek Krapiński, krasowy poeta z Chłoskowa na Pokuciu. Sformułował taki postulat dla nas, jest ciągle aktualny, myślę, że wy go wypełniacie. Tu się rodził, tu mnie ojciec stary uczył cnót polskich, chrystusowej wiary. I w takim duchu przebiegają te uroczystości, które są sygnowane przez koła gospodyń wiejskich, Polskie Stronnictwo Ludowe i inne, kółka rolnicze i wiele organizacji, które działają na rzecz wsi. Z całego serca przy dniu właśnie świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu radosnych, wesołych świąt. Bożego Narodzenia i powiem słowami poety, księdza Jana Twardowskiego, że święta Bożego Narodzenia są po to, żeby nauczyć się miłości, aby sobie przebaczyć, aby podać sobie ręce, spojrzeć sobie w oczy i wypowiedzieć słowa najlepszych życzeń. I te najlepsze życzenia pod adresem wszystkich tu zebranych składam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę uprzejmie. Pan marszałek woła mnie do tablicy. Panie Gosiu, ja jestem po 50, ale dobrze się czuję, panie szczerze. Także lata 50 też są piękne. Szanowni Państwo, kolego prezesie, kolego marszałku, panie i panowie członkowie kół gospodyń wiejskich, powiem, że w kołach gospodyń też są panowie. Szanowni Państwo, jako gospodarz ziemi jaworskiej, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim Państwu, Waszym rodzinom złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych, błogosławionych, ale przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech nowo narodzone Boże Dziecię otacza nas i nasze rodziny swoją opieką i wyprasza potrzebne łaski. I na te piękne, radosne święta, na kolejny 2017 rok. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, w związku z tym to kolędowanie jest takim naszym czasem oczekiwania, bo to przecież Adwent na ten czas, który niebawem nadchodzi. Więc zapraszam znów do kolędowania, tym razem w towarzystwie artystów Opery Dolnośląskiej, przed Państwem solistka Opery Wrocławskiej, pani Elżbieta Janczak i pan Tomasz Janczak, tenor, dyrektor naczelny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Zapraszam serdecznie.
Polszcz całą i wszystkie wioski z miastami, a co ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. Yeah.
Narodowe Śląskie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mieliśmy dzisiaj już dwa wykonania kolejne Cicha Noc. Dwa różne, ale teraz jeszcze pozwolimy sobie na trzecie. Ja tutaj za kulisami słyszałam donośny głos pana marszałka Samborskiego. Zapraszamy do wspólnego wykonania. Zechce pan przyjść do nas na scenę, panie marszałku? Ale oczywiście państwo zapraszają serdecznie, bo pana donośny głos będzie jeszcze tutaj uświetnieniem tej kolędy i oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odśpiewania tej pięknej kolędy. Bardzo prosimy. Potrzebuje pan ściągę, panie marszałku? Nie wiem, czy mój szef polityczny zaprobuje taką desperację, żeby z zawodowcami tu śpiewać. Dziękuję bardzo. Zdarzało się, że mieliśmy już szczęście, skoro marszałku śpiewać, więc wiemy, czym dysponuje, w sensie jakim głosem. Dzisiaj jesteśmy, jest miło, sympatycznie, ale kobiety kochane, wiecie, że w domu robota na nas czeka, tak? Święta coraz bliżej, jeszcze sporo pracy pewnie zostało. No, jutro jeszcze niedziela, odpoczywamy, ale w przyszłym tygodniu to już trzeba brać się do pracy. Tak powolutku będziemy kończyć, ale jeszcze przed chwilą podszedł do mnie za kulisami pan Jan Boczek i poprosił, że chciałby tutaj na chwilkę pojawić się na scenie. Więc tak, gdyby był Wielki Post, to bym pana Boczka nie wpuściła. Ale ponieważ jest Adwent,
No, to tutaj jeszcze możemy sobie pozwolić. Bardzo serdecznie pan Jan sam żartował ze mną, także mogłam sobie pozwolić na żarty. Reprezentuje pan Jan Boczek firmę Rabat Rolniczy. Bardzo proszę, jest jakiś prezent, niespodzianka. Dobry wieczór państwu. Faktycznie. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy, że Boczek, Adwent, tak może nie do końca, ale goszczę tu nie pierwszy raz u państwa. Spotykałem się z kołami gospodyń. Trudno, tak się zasłuchałem w życzenia swoich poprzedników, płynące z serca, że zasłuchałem się i zapomniałem zgłosić się, że mam przyjść na scenę. Ale poszedłem i mam nadzieję, że to zostało mnie wybaczone. Te życzenia były tak piękne, skierowane do was. Ja sam je przyjąłem tak no, do serca. Przedsięwzięcie Rabat Rolniczy jest skierowane do całego środowiska wiejskiego. Na początku naszej drogi, a tak naprawdę droga dochodzenia do celu jest bardzo ważna, gdzie powinniśmy działać wspólnie, podjęliśmy taką decyzję, rozmowy, kto może więcej wiedzieć, co się dzieje w danym środowisku. Kobieta. Spróbowaliśmy rozmawiać i spotkaliśmy się z ogromnym entuzjazmem. Ja sam byłem pełen podziwu, jestem do tej pory, bo każde jedno spotkanie, które jest, jest za każdym razem i lepsze, i też śpiewające, i ładnie zorganizowane. Stworzyliśmy zespół ludzi, który stworzył gazetę, która w swojej pierwszej fazie nazywała się Moje KGW. Ta gazeta jest do tej pory wydawana, nazywa się teraz Moja Wieś i za chwilę powiem dlaczego. Ale przyglądając się na rozwój wydarzeń, zobaczyliśmy, że wszystkie te życzenia, które były tutaj przekazywane, mówiły o tradycji, o kulturze, o poszanowaniu, o rodzinie, o miłości, o Bogu. To wszystko jest prawda. My to pokazujemy. Ta gazeta jest stworzona przez państwa. To wasze artykuły są w tej gazecie zawarte. To wasze myśli i wasze sformułowania są zawarte na portalu, który został stworzony specjalnie po to, żeby cała Polska mogła wiedzieć o tym, co się dzieje na polskiej wsi. Ponieważ zauważyliśmy, że ta ogromna praca, głównie społeczna, tak naprawdę jeszcze z tyłu za sobą ma coś takiego fenomenalnego, poza takim zapałem do pracy. Nikt się tym nie chwali. Ludzie to robią, bo chcą, bo patrzą, że jedność jest ważna. I myślę, że ta jedność to jest to, co nami też kieruje. Ten program już trwa chwilę czasu. Udało nam się doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie zaczynamy postrzegać, być postrzegani jako organizacja, która popiera całe środowisko wiejskie. Zawarliśmy umowę o współpracy z izbami rolniczymi. W gazecie, która leży tu w foyer, możecie państwo przeczytać wypowiedź pana generała, pana premiera Waldemara Pawlaka, mówiąca o tym, że uważa, że tak, taki program, który jest realizowany dla polskiej wsi, który nie szuka co złupić, tylko pokazuje, jakie tu są szlachetne serca, jest właściwy. I jadąc do państwa na spotkanie, miałem przyjemność zaprosić, i razem ze mną przyjechała nasza pani redaktor naczelna, pani Paulina Boruń, która chodzi tu robi zdjęcia. Na pewno to się pokaże w gazecie. Pani Paulino, niech pani do nas pomacha. Ale tak naprawdę to wszystko, co tu się dzieje, poza tym, że jest ten zapał, wymaga czego? Zorganizowania. I te słowa, które tu padały w stronę naszego pana prezesa Zysnarskiego, mówię naszego, bo już się znamy i no, myślę, że się trochę przyjaźnimy, może na razie biznesowo, ale może coś z tego wyjdzie, ale uczyć że nie ma. Ale ta chemia z kołami gospodyń jest. Chcę powiedzieć, że decyzją swoją program ten został otwarty od 1 grudnia tego roku dla każdego jednego obywatela polskiej wsi. Każdy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, która jednak integruje to społeczeństwo, jest takim honorowym działaniem społecznym, ratującym życie. Połączone, bo to jest synergia absolutna pomiędzy kołami gospodyń i strażą.
I do tego to środowisko wiejskie w postaci rolnika, gdzie się komuś wydaje, że samo rośnie. A to nie jest prawda, bo trzeba bardzo dużo rzeczy wykonać. Doprowadziło nas do tego, że a może teraz trochę inaczej. I dlatego też przywieźliśmy z sobą dyplomy. Ale dyplomy dla organizatorów, takich tu na dole działających. Więc zapraszam pana prezesa Zysnarskiego z panią Bożenką. Zapraszam pani Bożenkę Nodziarską. Chcielibyśmy wręczyć im dyplomy takiego przyszłego, tworzonego klubu VIP Rabat Rolniczy. I te dyplomy chciałbym przekazać absolutnie pełen uznania dla ich pracy. Jakbyśmy się przesunęli trochę bliżej mikrofonu, to będzie mnie zręczniej. Ręce mam zajęte, ale serce mam otwarte. Dziękuję wam bardzo za pracę, za współpracę, za rozmowy, za maile, za to, że możemy się spotykać, że jesteśmy u was, zaglądamy do was zawsze. I zawsze się cieszymy, że takie zaproszenie może być. I to dotyczy całej organizacji. Nigdy nie słyszałem, że by się zawęził do jednej organizacji. Zawsze mówi my, nasze środowisko ludowe, Polska Wieś. I za to cię bardzo cenimy i panią także, bo pani nas także wspiera w tej materii. Wszystkiego wielkie dobrego. Brawa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Ale jeszcze... Panie Janie, pan jeszcze... mówił za kulisami dwa zdania. No, ty, ale to ty... dopiero jestem ci pierwszy. Tak? Chcę powiedzieć tak, że wszystko tak naprawdę i ta praca społeczna czasami się przeradza w coś, co można powiedzieć, że jest korzyścią. Przedsięwzięcie Rabat Rolniczy jest tak skonstruowane, że nie tylko daje szansę do dokonywania zakupów taniej dla każdego rolnika, ale z każdego jednego zakupu, a są sprzedawane ciągniki, samochody, nasiona, wapno, dużo rzeczy się dzieje, wraca określony procent do organizacji. I pan prezes Zysnarski doprowadził już do takiej sytuacji, jeszcze nas do ruiny nie, ale niewiele brakuje, że znowu chcielibyśmy w taki sposób, żeby każdy wiedział, jak to wygląda, uhonorować go tym, ile region już zarobił. Kwotę 3000 zł, następną kwotę, to nie jest pierwsze wywalczone przez region Legnica pieniądze, które są. Zawsze są przeznaczane na cele statutowe. I też gratuluję, że są ludzie, którzy patrząc na to, co się dzieje, namawiając do współpracy, budują tą jedność, bo ta jedność nam jest potrzebna. Natomiast za chwilę, zanim mu to oddam, bo pytał się już mnie, czy kasa już przyszła, więc to tak pomału to wszystko. Ale poprzednią dostał, więc może nie będzie tak źle. Chcę, wręczając panu te pieniądze, żeby pan właśnie kierował je do tych cudownych ludzi. Wszystkiego dobrego życzę. A ja, korzystając z okazji, chciałem się tylko przyłączyć do tych wszystkich słów, które tutaj padły gorących, mówiących o świętach, o spojrzeniu sobie w oczy, o łamaniu się opłatkiem. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy byli wobec siebie szczerzy. Patrzyli do siebie, na siebie i mówili, co nas boli, ale nie kłócili się. Ta kłótnia może nas doprowadzić do zupełnie złej strony. Wszystkiego dobrego, niech szczęście będzie z wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Rabatowi Rolniczemu za wsparcie, ale myślę, że to są panie te pieniądze, które wypracowałyście kupując w Rabacie Rolniczym. I myślę, że jak to prezes Boczek powiedział, jak pieniądze już będzie mieli na koncie, to wspólnie się zastanowimy i przekażemy te pieniążki na jakiś dobroczynny cel. Zobaczymy jeszcze jaki i te pieniądze trafią do osób potrzebujących. Także dziękuję za zakupy, bo te zakupy są potrzebne dla naszej organizacji, ale też potrzebne dla innych osób, które potrzebują
wsparcia. Dziękuję wszystkim za przybycie, bo już musimy kończyć czas nasz. Ale niech pan na mnie nie patrzy. Ja nikogo nie wyganiam tutaj. A czy tutaj czas nasz już tutaj dobiega na dzisiejszym spotkaniu, ale myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, że będziemy się jeszcze spotykać nie raz w tak samo miłej atmosferze jak dzisiaj. Dziękuję państwu za przybycie, że wspólnie mogliśmy pośpiewać te kolędy i być razem. I bo to był cel tego spotkania. Żebyśmy jako ruch ludowy, jako osoby, które działają właśnie społecznie i nie chwalą się tym, że działają społecznie, bo mamy tutaj panie i panów i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnych, żebyśmy razem tworzyli coś dla siebie na własnych wsiach, bo to jest dla nas najważniejsze. Nikt nam nie pomoże z daleka, jeżeli my sami sobie nie poradzimy z własnymi problemami. Teraz chciałbym poprosić tutaj moją koleżankę i podziękować pani Małgosi za prowadzenie dzisiejszego spotkania i nie tylko za to prowadzenie, bo też za... ale też za zakrzewienie właśnie tej kultury wiejskiej na antenie i w różnych sytuacjach. Dziękujemy pani Małgosiu. Bardzo dziękuję, jest mi niezmiernie miło. Jeżeli ktoś z państwa jutro budzi się o 7 rano, to zapraszam w Radiu Wrocław, Lista Przebojów Ludowych, notowanie 10. Zapraszam. Bardzo serdecznie bym chciał podziękować wszystkim artystom, którzy dzisiaj wystąpili, uświetnili nasze spotkanie zespołu Wrocław, tutaj naszej pani z Koła Gospodyń Wiejskich Osieku, która wygrała nasz plebiscyt, jeżeli chodzi o artystyczne występy Kół Gospodyń Wiejskich, naszym państwu Janczak za wspaniały występ. I chciałbym poprosić prezesa Władysława Kiśniaka-Kamysza tutaj i marszałka, bo marszałek już nam pokazał, jak ładnie śpiewa i także tutaj nam poprowadzi. Także, no prezes, nie wiem, gdzie słyszałem, jak prezes śpiewa, ale kto wie. Tu będzie podział obowiązków, marszałek Sandorski robi to dużo lepiej, tak, ja was nie chcę wygonić z tej sali szybciej, niż by to należało. I poprosimy zespół Wrocław, i może nasz państwo Janczak, jeżeli... Państwo Janczak, żeby nawet nam tutaj wspólnie zaśpiewali. A państwa proszę o powstanie, bo teraz na koniec taką tradycyjnym naszym ludowym pożegnaniem jest odśpiewanie roty. Także tak byłoby miło, gdyby pani Elżbieta Janczak i pan Tomasz Janczak też z nami zaśpiewali rotę, bo jest to hymn, proszę państwa, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jest to hymn wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Autorka, jak wiecie, spoczywa na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie i wszyscy ci, którzy ze mną jeżdżą do Lwowa, wiedzą, że zawsze idziemy też na grób Marii Konopnickiej, autorki roty. Są państwo Janczakowie też z nami? Nie ma, dobra, śpiewamy takie... Po zakończeniu, po rocie, zapraszamy tutaj do holu, tam podzielimy się obładkiem. Nasz, proszę bardzo, panie dyrektorze. Ksiądz prowadzący Daniel będzie tutaj nam poświęcił obładek i będziemy tutaj razem wspólnie siedzieć i składać sobie życzenia. Także zapraszam do odśpiewania roty. Marszałek Samborski prowadzi.
Dziękuję bardzo, zapraszamy do holu. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ten remont teatru naszego w Jaworze to jest zasługa naszego kolegi marszałka Tadeusza Samborskiego.